W jednym z filmów pokazywałem, w jaki sposób połączyć litery w jeden napis w programie Inkscape i jest to jeden z sposobów, w jaki ja przygotowuję litery do wycięcia na laserze. Teraz pokażę Ci drugi sposób, z którego korzystam. Utwórzmy najpierw napis. Utworzę napis Alicja. Zmieńmy jeszcze czcionkę tego napisu. OK. I teraz tak. Chciałbym, aby wysokość tego napisu wynosiła 70 mm. Zaznaczmy tutaj kłódkę, która zablokuje nam współczynnik wysokości do długości. I tutaj wpiszmy 70 mm. OK. Na razie sobie ten napis zostawiamy. I teraz utwórzmy dwa prostokąty. Utwórzmy jeden prostokąt i utwórzmy drugi prostokąt. Zmieńmy kolor tego prostokąta. OK. Tak, żeby było widać różnicę między nimi i zrobimy sobie taką ramkę, która otoczy nam ten napis. I tak, napis ma 70 mm wysokości i 402 mm długości, więc ta ramka będzie tą ramką zewnętrzną, a to będzie ramką wewnętrzną. Więc tutaj ustawmy jako długość na przykład 420, OK, i jako wysokość 80, OK. Napis nam się w tym chowa, także jest OK. I tak, to ma 420 na 80, to tutaj dajmy 440 na 100, OK, tak żeby otrzymać tutaj taką ramkę, której krawędź będzie miała 10 mm. I zaraz zobaczysz, o co chodzi. I teraz tak, zaznacz mniejszy prostokąt, wciśnij klawisz Shift i zaznacz większy prostokąt, następnie wybierz z menu obiekt, opcję wyrównaj i rozmieść i wybieramy tutaj wyśrodkuj obiekty na osi pionowej i następnie wyśrodkuj obiekty na osi poziomej. Teraz przejdźmy do zakładki ścieżka i wybierzmy opcję wykluczenie. I tym sposobem otrzymaliśmy taką ramkę, która ma tutaj szerokość 10 mm. I teraz przeciągamy napis na tę ramkę. Możemy tak ustawić mniej więcej w takiej pozycji. Zróbmy jeszcze tak. Wybierzmy ścieżka, obiekt w ścieżkę i wybierzmy widok, tryb wyświetlania szkieletowy. Będzie trochę lepiej widać, jak to wygląda. Ten napis możemy dać jeszcze trochę w górę. OK, myślę, że tak wystarczy. Zobaczmy tutaj. OK. I teraz mamy zaznaczony napis, wciśnijmy klawisz Shift i zaznaczmy jeszcze prostokąt. I teraz wyrównajmy obiekty na osi pionowej, OK, tak żeby ten napis był symetrycznie rozmieszczony pomiędzy tą i tą krawędzią, a tutaj w drugiej osi zostawiamy to tak jak jest. I OK, mamy taki napis i mamy ramkę, teraz musimy to połączyć w jedną całość. Poprzednio wybieraliśmy opcję z menu ścieżka, wybieraliśmy opcję suma, no ale tutaj niestety to nie działa. I trzeba postąpić w taki sposób, że najpierw zaznaczamy napis, z menu ścieżka wybieramy opcję rozdziel i teraz każda litera powinna być pojedynczą literą. Jeżeli nadal się wszystko zaznacza, to na chwilę przełączmy się tutaj na edycję węzłów. Następnie już jak się przełączymy tutaj na tą strzałeczkę, to powinniśmy już móc zaznaczać każdą literę z osobna. No jeżeli by tak się nie działo, to ja czasami po prostu klikam dwukrotnie na literę i wtedy zazwyczaj to zaskakuje. I teraz tak, każdą literę pojedynczą należy połączyć z ramką, czyli zaznaczamy literę z wciśniętym klawiszem Shift, następnie zaznaczamy ramkę, wybieramy ścieżkę, wybieramy suma. Postępujemy tak z kolejnymi literami, czyli litera, shift, ramka,
ścieżka suma i tak dalej. Być może jest to jakiś szybszy sposób, ale ja Inkscape'a używam dosyć rzadko i to mi w zupełności nie przeszkadza, że trzeba troszeczkę poklikać, a przynajmniej efekt końcowy jest bardzo fajny. I ok, i mamy już gotowy nasz cały napis. Wszystkie litery są połączone ze sobą ramką. Po wycięciu na laserze daje to naprawdę ciekawy efekt. Zapiszę teraz to jako plik SVG, a później przygotuję obróbkę tego pliku i wytniemy to na laserze, aby zobaczyć, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości.